Emocje piłkarskie na poziomie narodowym reprezentacji to dobro, które ostatnimi czasy raczej gorzko nam smakuje. Mecz ze Słowacją w bliskim Wrocławiu pokazał, jaki potencjał na trybunach potrafi wygenerować ta dyscyplina sportu w naszym kraju. Choć mimo porażki, podczas transmisji na żywo mogliśmy zaobserwować jednego naprawdę szczęśliwego kibica. To 11-letni Igor, mieszkaniec Zawidowa, który złapał kopnięto wysoko w trybuny piłkę. Bardzo się z tego powodu cieszył, a widziała to cała Polska. Poczułem się bardzo fajnie, radość mnie rozpierała. Ogólnie, no, jeszcze raz powtórzę, musiałem mieć wielkiego farta. Trzeba przyznać, rozbrajająca szczerość młodego kibica, który jednak niestety summa summarum musiał oddać złapaną piłkę. Trochę smutek, bo jednak o nią zawalczyłem, bo pan, który siedział koło mnie, to chciał mi ją wyrwać. No, ale to ja mu wyrwałem. No i tak zasmuciłem się. Najważniejsze, że mecz pobudza jeszcze bardziej chęć w dzieciach do uprawiania sportu i uczęszczania na treningi zawidowskiego Piasta. Mecze polskiej reprezentacji to nie tylko okazja na zobaczenie meczów reprezentacji polskiej, ale także dla tych młodych ludzi okazja na to, aby zobaczyć swoich idoli, którzy są tylko i wyłącznie na ekranach telewizorów. Mamy nadzieję, że być może w tych właśnie maluchach drzemią przyszłe polskie orły, które będziemy podziwiać na polskich i europejskich stadionach. Zatem życzymy nie tylko Igorowi, ale wszystkim małym adeptom piłkarskiego rzemiosła rozwoju i drogi na sam szczyt piłkarskiej kariery. Bo jak mówi sam Igor, marzenie jest tylko jedno. Żeby być najlepszym piłkarzem na świecie. To jest mój cel.